Cześć, siemano, witajcie z tej strony Mistradamo 157, serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dawno oczekiwane, długo nie było. Sprawdzenia map, oczywiście. Mapeczka Majstrowice. Powiem wam szczerze, no, że słabiutko z tymi mapeczkami. Nic się nie dzieje, nie ma nic ciekawego. Same update'y tylko wchodzą. Wiadomo, dwa razy tej samej mapki po update'cie nawet nie będę sprawdzał, więc wleciała taka oto zwykła podstawowa mapa, która ostatnio po prostu tu mi się napotoczyła. Więc sprawdźmy sobie, co tutaj posiada ta mapa. A nóż widelec może komuś się spodoba. Nie wnikam. Więc zobaczmy, jak zwykle wejdźmy sobie do garażu. Weźmy sobie, otwórzmy. I tu mamy tylko dwa stanowiska. Myślę, że dalej patrzeć nie będziemy, bo tutaj będzie podobnie. Czyli tu są też dwa stanowiska. I tu jest jedno. Tu jest bin. Tu jest też coś przejazdowego. To nawet podwójnie, tam jest żmija. Tu sobie otworzymy. Dużo placu ogólnie, całkiem sporo. Tu mamy wiatkę. Trochę szybciej może, przybiegniemy bez przesady. Tu jakaś ogromna hala targowa. Całkiem spoko, bym nawet powiedział. Tu trochę trawsko wlazło na cement, ale damy radę. Próg jest całkiem też wysoki. Nie powiem, bo myślę, że tu ciągnik by mocno podbiło. Pusto, ogólnie bardzo pusto i bardzo dużo terenu niepotrzebnego, więc tak szczerze, gospa, takie średnie 2 na 10 w tym momencie, więc idźmy sobie, zobaczmy, co tutaj mamy w ogóle. Pola, no pola jak pola, minimapa. Jakbym śmiał zacząć w ogóle nagrywanie od minimapy, boże, nawet nie patrzyłem na tą minimapę. 25, nie, sorry, 38 pól. Tu kurwa się aż zbugowały. Dwa pola w jednym są, ale dymy. Wartość tego lądu jest prawie tyle samo, jakie mam saldo. Grubo. Ale mniejsza z tym. Ogólnie 30 parę landów, 38 chyba. Dokładnie, nie chcę mi się jeszcze dokładnie jeszcze sprawdzać. Ale są nawet takie ogromne, jak to 37. Pole na przykład. A, to jest złączone. Myślałem, że to całość jest taka duża. Fajnie, że tu coś jest zrobione, jakieś tutaj jeziorko można się wykąpać. O, nawet popływać można. Nawet woda jest zrobiona porządnie. Mogę sobie popływać. Wykąpałem się, gitara. Już jest plus kolejny do mapy. Ale gity. Jest tutaj lasek. Poletka przeważnie są prostokątne, kwadratowe, jak widzę. Lub gdzieś tam jakieś inne bohomazy. Ale tak to jest git. Dobra. Lecimy. Ukrysi. Sklep, który jest po prostu nieziemski. Jest na 90% map polskich oczywiście. Dziwna sprawa, bo sklep zamknięty, brama, trzeba wejść. Dziwna sprawa. No, chociaż mogę jakiś parking tu zrobić, żeby jakoś to miało wygląd, jakiś wygląd. Ale dobrze. Czy tutaj coś będziemy mieli? Żebym w tę stronę mógł pójść? Jakiś lasek. No dobra. Jest git. Pusto, ogólnie płasko widzę. I to tylko, jak tak patrzę oczami swoimi pięknymi, to jest tylko płasko tu. Gdzieś jakaś mini góreczka się zrobiła. Zadyma jakaś tam chyba musiała być pod lądolodu. Bo naprawdę, jak tak to dość płasko, tu się coś tam wychuchało z tego. Dziękuję serdecznie, panie Darku, za otworzenie bramy. Mamy skup. Skup chyba tu wszystko jest. Jak widzisz, bawełnę nawet, to jest grubo, co nie? Przędzalnia, tartak, handlarz zwierzętami, lajwowski, port. Port chyba będzie gdzie indziej. A nie, port też jest. Jezus Maria. Wszystkie skupy w jednym? No dobrze. Wszystko fajnie. No tu tak, tu coś jest. Tu. Tu coś jest, pokazuje, że jakiś trigger, nie wiadomo do czego. Tu jest trigger też pewnie do tych wiór. Tu jest trigger normalny. Czyli ten, może być ten lajwowski nawet. Przędzalnia pewnie gdzieś będzie tutaj. Takie zadziubdziane. No ale niechaj tak będzie. I kolejny wielki teren bez niczego. Widzę, że mapa robiona była na szybko i to dość grubo. Powiem wam szczerze, że chyba nawet ja w tym momencie, nie bawiąc się w Giansa x czasu, zrobiłbym lepiej tę mapę.
Naprawdę jestem zniesmaczony troszeczkę. Ale z jednej strony trzeba pokazać wszystko, co nam ten. Dość płasko, dość prosto, ale jak na razie bez szału. Zobaczymy, co ta strona nam pokazuje. Tutaj na pewno mamy lasek i pastwisko dla krów. Dużo, naprawdę dużo pustego terenu jest. To jest najgorsze i pamiętam zawsze Bolek mnie uczył kiedyś jeszcze w starym farmingu, że jak robiłem mapy, to żebym jak najmniej tego terenu zostawiał. I powiem wam szczerze, że trochę, że to mi tak wpadło do głowy i zostało. I tu co prawda, to prawda, mogło być o wiele, wiele mniejsze to wszystko, bardziej zbite. Ta strona tu nie powinna też być. Powinno być ciśnięte, po co przejazd na Leksiona, jak może być przejazd na Ursusa, bo to nie jest mapa na Leksiona. Wiata jak wiata. Jakieś kombinacje, czy tu można wejść w ogóle? Nawet nie można wejść, szkoda, znaczy chciałem co otworzyć. Okej, tu jest wiata, oj, nawet maszyna jakaś tutaj została. Tutaj też puste pole, puste plac, bez niczego. Ale okej. Co my tu mamy w łoborze? Łobora, głobora, pusta, ale spoko, można coś w tej łoborze zrobić? Czy łoborze to znów się zaczyna? Chyba łoborze. Bożenko. Ej, serialnie? Nawet nie mam jakiegoś triggerka? Może, że nie mogę tutaj nic zrobić. Puk wyrzucony na wersalce. Tutaj też nie... Ej, serialnie? Nikt... A jest, już się bałem, że nie... Nie mam nawet triggera do ogarnięcia krów. Dobre. O! New Holland. No. Wiata na maszyny... No, ogromne. A ten Masej i Waltra jest wręcz utopiona w tej hali. Nawet ten New Holland wygląda. Tak, właśnie powiem szczerze, że tak ciekawostką, jak stąd się wyjedzie, co nie? No. Piękna ciekawostka, jak tym New Hollandem się stąd wyjedzie. Ale zostawiam to chętnym do grania. Dalej. A to już wszystko jedno było, tak? Tak, 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 dobra. Więc... uj, słabe. Naprawdę słabe. Bo po raz pierwszy mówię, że mapa jest bardzo słaba. No już mówię, no jest za dużo terenu. Budynki niedobrane do wielkości mapy. No bo to jest jednak polska mapa, więc powinno być coś ciekawiej tutaj rozmieszczone. Nie jestem znawcą i nie jestem mapmakerem, ale już trochę map sprawdzałem, przetestowałem, więc... Więc po prostu mówię to, co widzę. I wam też specjalnie nagrywam te sprawdzenia nie po to, że jestem mistrzem, znam się i cudownie Bella Fantastico, tylko żebyście też wiedzieli trochę, co pobieracie, bo niekiedy jest tak, że widząc mapę na forum, widzicie jakieś zdjęcie, tak? Jakiś kawałek zdjęcia, które za dużo o tej mapie nie mówi. Dlatego specjalnie pokazuję wam całą mapę, żebyście widzieli od A do Z przeważnie, jak ona wygląda i czy warto ją pobrać dla waszego widzimisię, bo przecież to wy na niej będziecie grani i to wam ma się podobać, a nie mi. No i mamy jeszcze sklep, na którym oczywiście jest serwis New Hollanda, stacja wapnowania i chyba sprzedaż Bell, tak zwany strych. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten, o to miejsce, więc całkiem spoko. No. Szkoda, że tak to wszystko prosto wygląda. Nic nie ma, co by mnie tutaj naprawdę zaciekawiło. Tu, ten kolejny placyk. Aha, to należy jako do tego gospodarstwa. Czy to gospodarstwo można jakoś ogarnąć? Czy to wszystko jest postawione w Giantsie? Ogólnie. Wszystkie silosy są postawione. Płot też. No, całkiem sporo budynków jest peaceable, więc jeszcze coś tam można by pokminić. No grubo, nie powiem. Ogólnie tak, jeżeli chodzi po sąsiedzku, ja mam teraz mało czasu, bo pytacie się dużo, kiedy po sąsiedzku i tak dalej. Robota mnie przytłacza, tym bardziej, że musiałem mieć teraz ten wyjazd do Krzysia. Więc troszeczkę teraz muszę nadrobić w tym tygodniu, ale mniejsza z tym. Więc myślę, że tak od początku grudnia
lub na przełomie, czyli gdzieś w okolicach weekend po weekendzie wleci ta seryjka Piękna po sąsiedzku na nasze kanały, wreszcie z nowej mapy, bo właśnie tak jak teraz popatrzyłem na mapę, na budowanie, na gospodarstwa, to w sam raz, bo oczywiście tam będziemy budować gospodarstwa, więc liczę, że to wszystko się uda. Mapa, no nie powiem, że jest z najwyższych lotów, więc no jeżeli komuś się podobają takie płaskie tereny z kwadratowymi, prostokątnymi polami gdzieś tam na skos i tak dalej, to spoko, bo tylko pod teren możecie tutaj ustawiać. No bo jeżeli chodzi o gospy, no dla mnie na pewno mi nie leżą, więc tu jeżeli macie chęć, no to zachęcam do po prostu samego budowania po swojemu gospodarstwa, bo to jak oczywiście można. Serdecznie Wam dziękuję za ten odcinek. Zostawcie łapkę w górę. Chociaż może mapa nie jest cudowna, ale chociaż jakieś łapki tam dostanę od Was. A jutro powinno wlecieć albo od zera, albo survival. Tak mi się zdaje na mój kanał, więc zachęcam do subskrybowania, łapkowania i komentowania. Na razie trzymajcie się, cześć.